Jarosław Malczewski, dzień dobry, witam Państwa. W trakcie dzisiejszego programu przedstawię Państwu poniższe zagadnienia. Rozpocznę od wprowadzenia, następnie omówię notowania cen artykułów mleczarskich z Polski. W dalszej kolejności przedstawię unijne notowania cen artykułów mleczarskich. W kolejnej przedstawię zmiany w zakresie wielkości kosztów produkcji mleka na terytorium Unii Europejskiej. Przedstawię też bieżące notowania cen artykułów mleczarskich z ostatniej aukcji Fontery Global Dairy Trade. Przedstawię zmiany w światowej produkcji mleka. Omówię informacje z rynku światowego. Tym razem wietnamska firma mleczarska rozszerza swoją działalność w Federacji Rosyjskiej. Zakończę podsumowaniem. Tytułem wprowadzenia. Nowy raport ujawnił nieciekawe, złe warunki finansowe polskiego przemysłu mleczarskiego. Według analityków trudna sytuacja na arenie międzynarodowej w dużej mierze przypisywana jest słabemu popytowi na rynku chińskim. Rentowność produkcji mleka surowego w Polsce chwieje się więc na krawędzi. Wiele zależy od dostępu rolnika do wystarczającej ilości, dobrej jakości, własnej masy objętościowej, co jest wyjątkiem, a nie regułą, biorąc pod uwagę wzrost liczebności stad. W ciągu ostatnich 2 lat polskie grupy przemysłu mleczarskiego wielokrotnie narzekały na trudne warunki finansowe, które cechowały się wzlotami i upadkami. Wielkopolska Izba Rolnicza wskazała, że sektor mleczarski pozostaje obecnie w stanie kryzysu i wymaga natychmiastowej interwencji ze strony państwa. Przejdźmy do bieżących notowań cen artykułów mleczarskich z Polski. W pierwszej kolejności warto przedstawić bieżącą cenę mleka w skupie. Póki co dysponujemy ceną z maja bieżącego roku. Jest to cena 1,96 zł netto za 1 litr. Cena z czerwca najprawdopodobniej będzie 4-5 groszy niższa, niemniej jednak nie spadnie poniżej 1,90 zł. Jeśli chodzi o bieżące notowania cen mleka przerzutowego, mamy do czynienia ze wzrostem ceny mleka przerzutowego, która jest konsekwencją wzrostu cen produktów tłuszczowych, ale i niedoboru mleka, głównie podyktowanego wysokimi temperaturami i spadkiem wydajności, co wpływa oczywiście na wielkość dostaw. Zatem na rynku tradycyjnie w momencie, kiedy cena mleka przerzutowego przewyższa cenę mleka skupowego, pojawiła się grupa podmiotów skupujących, tak zwanych doraźnych, które zwęszyły w tym interes i będą w tym momencie rolników namawiać na to, żeby porzucili swoje dotychczasowe kontrakty oparte na umowach długoterminowych i podjęli ryzyko kontraktacji swojego mleka surowego na zasadach spot, tłumacząc to tak zwanym dobrym kontraktem. Oczywiście jest to, delikatnie mówiąc, wielkie oszustwo, dlatego że cena mleka przerzutowego jest ceną tygodnia i jest bardzo mocno podatna na wszelkie fluktuacje czy też zmiany rynkowe. Przykładem była cena z kwietnia i z maja, która nie przekroczyła 1,50 zł, natomiast większość mleczarni, które sprzedawały mleko przerzutowe z kosztami transportu nie uzyskała nawet 1,40 zł. A zatem to nie jest oferta dla rolników, to jest oferta dla podmiotów, które nie mają wyjścia zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, bo mleko przerzutowe w takiej potocznym nazewnictwie nazywane jest mlekiem niechcianym. Jeśli chodzi o bieżące notowania cen artykułów mleczarskich, one zasadniczo albo wzrosły, albo ceny utrzymały się bez zmian. Mamy do czynienia ze wzrostem cen artykułów tłuszczowych. Przykładem jest masło, którego wartość przekroczyła już 29 zł. Ser Gouda również, jego wartość przekroczyła 18 zł. Natomiast wartość odtłuszczonego mleka w proszku pozostawała bez zmian na poziomie od 10 zł 10 groszy do 10 zł 70 groszy za kilogram. Mamy do czynienia też ze zmianą relacji złotówki względem euro, ponieważ złotówka się osłabiła, a wskutek tego 1 euro kosztowało 4 zł 28 groszy. Jest to poprawa dla eksportera o 2 grosze, niemniej jednak nie jest to jakoś istotna zmiana, ponieważ obecnie ten kurs nie ma większego wpływu. W 2022 roku ceny też były wysokie, dlatego że
Jedno euro kosztowało prawie 4,80, a zatem sama relacja kursowa powodowała wzrost ceny o 10%. Przejdźmy teraz do Unii Europejskiej i chciałbym Państwu przedstawić bieżące zmiany cen artykułów mleczarskich. Odnotowano je w 28 tygodniu, natomiast w ujęciu procentowym odnoszą się do zmian dokonanych równo miesiąc wcześniej. Jeśli chodzi o cenę mleka, odtłuszczonego w proszku, ona spadła o 1,7%. Wartość masła w Unii Europejskiej również rośnie, tym razem o 2,1%, a z kolei wartość pełnego mleka w proszku i serów cheddar również wzrosła. Zatem mamy do czynienia ze wzrostem cen przede wszystkim produktów tłuszczowych, które wpływają na wzrost ceny mleka w skupie. Teraz słów kilka na temat zmian kosztów produkcji mleka na terytorium Unii Europejskiej. W 28 tygodniu w ciągu miesiąca nastąpił spadek cen pasz o 1,2%, a z kolei energia podrożała o 2,5%. Przy energii elektrycznej warto zatrzymać się na dłużej, dlatego że w przestrzeni publicznej pojawiły się komunikaty o wzrostach cen energii elektrycznej i tu warto dokonać pewnej projekcji, jak te ceny będą wpływały na wzrost kosztów produkcji mleka. Zaczniemy od przetwórni. W przetwórniach średnio zużywa się 65 kWh na 100 litrów przerabianego mleka. W przypadku tych wzrostów cen przetwórni to raczej nie będzie dotyczyć, dlatego że przetwórnie i tak nie były objęte z uwagi na ich wielkość żadnymi tarczami ochronnymi, natomiast ceny na rynku spotowym, a więc krótkoterminowym, spadły. Niemniej jednak większość mleczarni, w szczególności tych dużych, ma zakontraktowane nośniki energii na 2, a nawet 3 lata do przodu, a zatem tu nie ma żadnego praktycznie ryzyka na dalszy wzrost cen nośników energii z uwagi na to, że te ceny są zablokowane, ale na podstawie umów jako odbiorcy hurtowi. Natomiast w gospodarstwach rolnych sytuacja już wygląda nieco inaczej. Otóż średnie zużycie prądu elektrycznego w przeliczeniu na 100 litrów mleka jest 10-krotnie mniejsza niż w mleczarni, bo wynosi około 6,5 kWh. Jeśli chodzi o zmiany cen, one zasadniczo wzrosły około 40-50%, niemniej jednak będzie to wzrost kosztów produkcji mleka o około 3-4 grosze w przeliczeniu na 1 litr. Z jednej strony to niewiele, ale z drugiej strony patrząc na to, że wszystko drożeje, to wydaje się już to bardzo dużo, dlatego że inne byśmy wyciągali wnioski, gdybyśmy mieli do czynienia z cenami z 2022 roku, kiedy średnia cena mleka w skupie osiągnęła poziom 2,85. Wtedy relatywnie nie stanowiłoby to jakiegoś wielkiego obciążenia. Natomiast w chwili obecnej, kiedy każdy grosz się liczy, ten wzrost jest również niestety dotkliwy dla producentów mleka. Zatem czekamy na jakiś komunikat ze strony Ministerstwa Klimatu, ale i Ministerstwa Rolnictwa o tym, żeby gospodarstwa rolne objąć tarczą ochronną, ponieważ jak wspomniałem we wstępie, mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją, w szczególności producentów mleka. Teraz przejdźmy do bieżących notowań cen artykułów mleczarskich w Nowej Zelandii. Tam na internetowej platformie Global Dairy Trade odbyła się aukcja 16 lipca bieżącego roku, która zakończyła się wzrostem wartości indeksu głównego o 0,4%. Ten wzrost wpłynął na średnią cenę artykułów mleczarskich, która wyniosła 3837 dolarów amerykańskich za tonę. Kupujących było więcej niż poprzednio, bo 174, natomiast ilość sprzedawanych towarów podobna, bo 22 954 tony. Jeśli chodzi o zmiany cen, to one są widoczne na załączonym wykresie kołowym czy wykresach kołowych. Masło podrożało o 0,8%, spadek wartości odtłuszczonego mleka w proszku o 1,1%, a wartość serów cheddar wzrosła o 6,2%. Zatem i w Nowej Zelandii, i w Unii Europejskiej, i w Polsce drożeją przede wszystkim produkty tłuszczowe. Natomiast jeśli chodzi o proszki mleczne, póki co ta sytuacja nie wygląda za ciekawie.
Teraz zmiany w światowej produkcji mleka. Amerykański Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych opublikował ostatnio raport, z którego wynika, że po podsumowaniu pierwszych 4 miesięcy bieżącego roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w Australii produkcja wzrosła 3%, w Nowej Zelandii spadła o 0,5%, a z kolei w Stanach Zjednoczonych odnotowano bardzo mały, bo wzrost produkcji o 0,1%. Jeśli chodzi o Unię Europejską, wzrost produkcji w tym okresie jest ponad 1%. Teraz kilka informacji na temat wietnamskiej firmy mleczarskiej, która rozszerza swoją działalność w Federacji Rosyjskiej. Wietnamska firma mleczarska TH Group rozpoczęła budowę farmy mlecznej i zakładu przetwórstwa mleka na rosyjskim Dalekim Wschodzie o wartości 204 milionów dolarów amerykańskich. Firma planuje budowę gospodarstwa z 12 tysiącami sztuk bydła, w tym ma być 6 tysięcy krów mlecznych, fabrykę do przetwórstwa mleka, czyli mleczarnię o wydajności 250 ton dziennie i około 13 tysięcy hektarów gruntów ornych z przeznaczeniem na produkcję pasz. Oczekuje się, że ten projekt ożywi potencjał rolniczy, który od dawna nie był przedmiotem zainteresowania na rosyjskim Dalekim Wschodzie, powiedział przewodniczący TH Group podczas ceremonii wmurowania tzw. kamienia węgielnego. Kiedy fabryka zostanie oddana do użytku pod koniec 2027 roku, klaster gospodarstw dostarczy wszystkie materiały wejściowe, oficjalnie tworząc zamknięty, zaawansowany technologicznie łańcuch produkcyjny od użytków zielonych po szklankę mleka, przyczyniając się do wzrostu regionalnego PKB. Warto też wspomnieć, że TH Group jest pierwszą azjatycką firmą, która zainwestowała w tworzenie zdolności przemysłu mleczarskiego w kilku rosyjskich regionach. W 2022 roku firma oszacowała, że ma zainwestować 2,7 miliarda dolarów amerykańskich w rosyjski przemysł mleczarski, uruchamiając gospodarstwa i zdolności przetwórstwa mlecznego w regionach Moskwy oraz Kałuskiego, a także na pierwszym etapie ekspansji w kraju i kraju nadmorskim na Dalekim Wschodzie i w Republice Baszkiri na drugim już etapie. W regionie Kaługi firma rozpoczęła budowę dwóch gospodarstw dla 6 tysięcy krów każda i zdolności przetwórstwa mleka w 2021 roku. Kompleks o łącznej wydajności 1000 ton artykułów mleczarskich rocznie ma osiągnąć pełną zdolność w 2026 roku. Grupa TH pierwotnie zaprezentowała ambitne plany budowy sieci gospodarstw mlecznych w całej Rosji w 2016 roku. Firma napotkała jednak na trudności, ponieważ budowa niektórych gospodarstw rolnych była opóźniona. Rosyjska gazeta poinformowała, że firma nie wzięła pod uwagę specyfiki rosyjskiego rynku budowlanego. Koszty budowy farmy mlecznej podobno wzrosły od 50 do 100% w porównaniu z pierwotnymi założeniami. W tym czasie publikacja poinformowała, że m.in. grupa TH rozważała importowanie siły roboczej z Wietnamu, aby zbudować swoje gospodarstwo. W wywiadzie dla rosyjskiego serwisu informacyjnego Daily News założyciel TH powiedział, że rosyjski rynek mleczarski oferuje duży potencjał rozwoju w świetle zachodnich sankcji. Powiedział, że rolnictwo tradycyjnie dobrze rozwinięte jest w Rosji, ale w kilku obszarach brakowało wysokich technologii, które oni w tym czasie dostarczą. Czas na podsumowanie. Polski przemysł mleczarski pozostaje pod presją wysokich cen energii elektrycznej i gazu oraz niskich cen mleka w proszku, bo masło w ostatnim czasie trochę na giełdach podrożało. Sytuacja globalna w dużej mierze kształtuje rozwój przemysłu mleczarskiego w Polsce, a także i w całej Unii Europejskiej, powiedział Grzegorz
Rykaczewski, analityk banku PKO SA. W pierwszym kwartale 2024 roku do europejskich fabryk dostarczono około 1% mleka więcej aniżeli w roku poprzednim, a wzrost produkcji mleka odnotowały przede wszystkim kraje takie jak Polska, bo aż 5% wzrost, oraz Francja i Włochy. W tym czasie produkcja spadła w Irlandii i Holandii. Dziękuję Państwu za uwagę. Jarosław Marczewski.